Niech będzie pochwalony. Ludzie, zobacz. Niech będzie pochwalony. Zobacz, patrz, patrz, patrz. Patrz, co tak głośno jest, co? Co tu jest za impreza? Klara, trzymaj się w niebo. Ja przepraszam za moją siostrę, ale troszeczkę ślepa jest. Patrz, jaki szczęśliwy. Na mojej parafii, a w kościele byłeś? A u spowiedzi byłeś? Był u spowiedzi? Kto widział, że był u spowiedzi? Klara na pewno nie widziała, bo ślepa. I co? Nie byłeś u spowiedzi? Był u spowiedzi? Nie był? Wuja? Był czy nie był? No i co? Chodź, chodź, chodź tutaj. Już księdzu kłamał? Już kłamał? Klarunia, gdzie ona jest? Klara? Patrz. Chodź, chodź tutaj. Bierz twoją ofiarę tu za ucho i jedziesz z nim. No. Młoda, ty chodź. Wuja, ty się nie ciesz, bo zaraz będziesz następny. Ja ci dam eminencjo zaraz. Następny bohater? Co? Byłeś u spowiedzi? Że na weselu się bawisz? Byłeś? Był u spowiedzi? A jak gdzie tam? Jak Jehowy? Jehowy się w sobotę nie bawi. Co ty tu robisz? No. Klarunia, ty go pójdź za tą chobą urwiesz. Co ładnie pachnie? Zobacz, ładnie pachnie. Ledwo widzi, ale zapachy czuje, nie? Klarunia, dobra, dobra, już tam się. I pokręcz się ładnie tu księdzu proboszczowi przyprowadź. Dlaczego mnie okłamałeś, że on był u spowiedzi? Spójrz mi w oczy. I dlaczego okłamałeś mnie, że byłeś u spowiedzi? Był u spowiedzi? No i co? 100 osób widziało, że nie byłeś. Boisz się konfesjonału? Boisz się. Klarunia, chodź tutaj. O, jest moja Klarunia. No. Wiesz, co to jest? To nie są drzwi do lasu. Klękaj mi tu. Klękaj. I się nie opieraj rękami, dzieci się opierasz. Co tak ci wesoło, dziecko? No, patrz, Klarunia to wie. Ślepa idzie jak tur. Dobrze. Klarunia tam do zakrystii, za organki ładnie. O! Patrz. Dwie osoby się zmieszczą na klęczniku. Jakbyś potrzebowała pomocy duchowej. Dobrze. Młody, ja ci tutaj wyspowiadam. Pieniążków za to nie wezmę. Wziąć? Patrz. Chyba się zamienimy. Potrzebujesz? Klarunia? Patrz, co? Dzisiaj młody jest tutaj. Nie będzie. Powiedz mi, z jakiej ty parafii jesteś? Ty nawet nie wiesz, z jakiej parafii. O czym my będziemy rozmawiali? Ty byłeś w kościele? W jakim? Czy ja trafiłem na wesele Jehowy? Co tu jest? Bo tam jeden był. Gdzie on jest, ten Jehowy? Zobacz. Jehowy, zobacz, jak kameruje. Pierwszy. Oni tak mają. Tak chodzą po domach, a jak jest impreza, to dają palnik. Zobacz. No. Dobrze, zaczynamy naszą spowiedź. Dzisiaj wyjątkowo wam pozwolę uczestniczyć w tej spowiedzi. Jak chcecie uczestniczyć? Chcecie się dowiedzieć grzechów Wojtka? Chyba nie chcecie. Chcecie czy nie chcecie? Patrz mi w oczy, gdzie tam zaglądasz? Tu jest ołtarz. Dobrze, zaczynamy. I bez żartów. Nie ma uśmiechu. Bo nie masz czego. W imię Ojca i Syna, czym spowiedź zaczyna? No nie byłeś w kościele. W imię Ojca i Syna, czym spowiedź zaczyna? I Ducha Świętego. Polejcie księdzu jednego, bo inaczej nie zacznę tam. No polejecie czy nie polejecie? No co się cieszysz? Patrz, ten Jehowy pierwszy, zobacz. Gdzie jesteś teraz, co? Jak ksiądz pomocy potrzebuje. I popychacza zaraz tam księdzu podajcie. A co to tu jakiś problem? Co to jest? O!
Klarze nie dawaj, bo Klara później... Nie, Klarze mi nie dawajcie, bo ona później, ja później szukam. Lata mi po parafii. Małą fioleczkę chociaż. Ja ci dam fioleczkę. Nic jej tam nie dawaj. Ona już swoje w życiu wypiła. No to dźwięku nie wyda. Dlatego jest na parafii u mnie. O! Synu, z ciebie będą ludzie. Jakiś ty przystojny jest. Zobaczyła? Czy ona ma taki bałagan w oczach? Ale widzę, że ci się też ona ci się podoba. Bo jakoś tak nie możesz wyjść stamtąd. Przystojniejszy od księdza proboszcza. Chodź, chodź, synu, mi się tu przydasz. Chodź. Chodź tutaj. Co nie? Chodź tu, stój i trzymaj tą próbówkę. Jak ci powiem, to podasz. I stój mi się, nie ruszaj. Przynajmniej mam cię na widoku. Ja nic nie mówiłam. Zaczynamy. Klarunia, wysokie C. Wyżej. Wyżej. Powiedziałem wyżej. No. Zaczynamy. Ślepa i głucha. Dobrze, synu. Oczywiście tutaj wszyscy są, ale możesz mi powiedzieć nowo swoje grzeszki. Ja nikomu nie powiem. Słucham. Ale głośniej, bo nic nie słyszę. No. Na razie czuję alkohol. No nie słyszę. Zatkało, chłopano. No nie grzeszyłeś? Przyszedł Wojtek do spowiedzi, że z konfesją parę siedzi. Syna druga, niech się z tej spowiedzi słucha. Tak, ja zgrzeszyłem. No nic. Tak, proszę księdza. Tak, ja zgrzeszyłem. Wojtek, ja nic nie słyszę. Tak, dobra. Proszę księdza. Ale chłopcze, rzeknij słowo. Całowałeś dziewczę w czoło. Nie, proszę księdza. Proszę cię niżej, nie, proszę księdza, proszę cię niżej. Ale chłopcze, ty psiajuchą, całowałeś dziewczę w ucho. Nie, całował. Proszę księdza, proszę cię niżej, nie, proszę księdza, proszę cię niżej. Ale chłopcze, to rozpusta, całowałeś dziewczę w usta. Nie, proszę się. Całował? Całował? A ty co, Jehowyś, odzywasz? Byłeś tam, czy co? Proszę księdza, proszę cię niżej. A daj tą fiolkę, gdzie on jest, daj tą fiolkę. Czas brawoś po mu, bo łyczko całą noc pociągnie. Ale nie odchodź. Ale chłopcze, nie przeżyję. Całowałeś dziewczę w szyję. Nie, proszę się. Całował? Całował czy nie całował? Nie całował? Nie, proszę się. Co się boisz? Proszę się niżej. Ale chłopcze, zdaje mi się, całowałeś dziewczę w sysie. Nie, całowałeś się, nie całowałeś, mów prawdę. Proszę cię niżej. Nie, proszę księdza. Proszę cię niżej. Ale chłopcze, to występek. Całowałeś dziewczę w pępek. Nie, tutaj księdza. Całowałeś się, nie całowałeś. Proszę cię niżej. Rozgarnięty, całowałeś dziewczę pięty. Nie, proszę księdza. Całował, pokaż pięty, pokaż mi pięty. Troszeczkę wyżej. Nie, proszę księdza. Zaraz się obalisz, wyprostuj mi się tu. Troszeczkę wyżej. Dawaj tą fiolkę. Dawaj tą fiolkę. On chyba o plażę myśli.
Całowałeś Ilonę Buda? Nie, proszę księdza, proszę szkiewyrze. Nie, proszę księdza, proszę szkiewyrze. Ale słuchcie, takie rzeczy. Całowałeś Ilonę plecy? Nie, i co? Proszę księdza, całowże nie całow. Proszę szkiewyrze. Proszę księdza, troszeczkę niżej. Ale słuchcze, bo ci gwizdę, całowałeś Ilonę. Nie, do widzenia, nie dostaniesz rozgrzeszenia. Nie, do widzenia. No! Żebym ci tu więcej nie widział! No, Ilona, gdzie ona jest? Klarunia, Klarunia, kończ tam te twoje rzępolenie. Chodź tutaj, chodź, 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 ty moja złotko. Co? Twoja dziewczyna czeka na ciebie. To co? Koniec całej, bo ma wąsa, trzymaj to. Dobrze, słuchajcie, młodego się pozbyłem. Klarunia, zabieraj. Co jej? Jak za ciężkie? Przecież to kobieta z... Dobra, idziesz, idziesz, idziesz. Przyzwyczajona, lubi ciężary. Słuchajcie, pozbyłem się młodego, ale jak przyjaźń się na wesele, no to was nie wygonię. Jehowy jest, cały czas kameruje. Później będziesz na zborach pokazywał, nie? Co tu się dzieje? Słuchajcie, to co? Księdzem proboszczem zatańczycie jeden utworek? A patrz, kolega, no pewnie! Ja nie teges. Ale Klara jest... Klarunia jak najbardziej. Tu i tu, wszędzie. Słuchajcie, dobra, to co? Zapraszam wszystkich dziewczyny tutaj do księdza proboszcza. Nie bójcie się, w ciążę nie zajdziecie. Klarunia, tu ładny księdzu, zagraj, dobrze? Żeby serducho obok ciebie było. Lecz budzę się, o Boże mój kochany. Ja leżę sam, pijany obok ściany. Śpiewuj się kościół, jak białej sukni stoisz. Wielkie wesele i każdy mój to boi. Był też nasz pleban i razem z nami śpiewał. A każdy wrócił ręce i ten. Ty jesteś złota jak cukierek, szybka jak rowerek, zwinna jak robaczek, miła jak misiaczek. Ja cię kocham tak szalenie, ja się z tobą dziś ożenię. Ty jesteś złota jak cukierek, szybka jak rowerek, zwinna jak robaczek, miła jak misiaczek. Ja cię kocham tak szalenie, ja się z tobą dziś ożenię. Na scenie ściąga spodnie. A są te słowa, oj Boże mój kochany. Bez pustonosza odbija się od ściany. Na dążącej sali nasz organista krzyczy. Jeszcze polejcie kielicha tej soplicy. Na wszyscy goście wspaniale się bawili. A każdy wrócił refren ten. Ty jesteś złota jak cukierek, szybka jak rowerek, zwinna jak robaczek, miła jak misiaczek. Ja cię kocham tak szalenie, ja się z tobą dziś ożenię. Ty jesteś złota jak cukierek, szybka jak rowerek, zwinna jak robaczek, miła jak misiaczek. Ja cię kocham tak szalenie, ja się z tobą dziś ożenię. Cukierek, szybka jak rowerek, zwinna jak robaczek, miła jak...
jak miszaczek, ja cię kocham tak szalenie. Ja się z tobą dziś ożenię. Ty jesteś słodka jak cukierek, szybka jak rowerek, zwinna jak robaczek, miła jak miszaczek, ja cię kocham tak szalenie. Ja się z tobą dziś ożenię. Jechody, przepisujesz się do mojej parafii? Zobacz. Dobrze, ksiądz Mrożo, bardzo dziękuję. Chorunię zabieram. I bawcie się grzecznie. Młody jest czy nie? Nie ma, no i dobrze. Niech sobie tam pochodzi. A wy się bawcie dobrze. Spokojnie, jeszcze chłopacy znajdziesz. Wszystkiego dobrego, dziękuję ksiądz. Patrz, Chorunia pyta tego chłopaka, gdzie on jest? Zaraz będzie. Zapraszam was do stoliku. Za chwilę spotykacie się znowu na parkiecie.